Ja taki śpiech na pogodzie zrobiła. Przestała palać, kwiaty parę wyszły. Ciasta wolna ręka. Teraz szczęście! The six pounder. Z Wrocławia. Czy możecie pozdrowić Nysę? Nysa! Pozdrawiamy was! Grałem już tutaj poprzednim roku z innym zespołem i do tej pory, kurczę, fajnie, no konkurencja, ale to już ten... Pomimo słabej pogody ludzie cały czas przychodzą i to jest fajne. Jaka konkurencja? Ta kapela była konkurencją? Nie rozmawiajmy o tym. Sens, to jest... Okej, nieważne. Sami sobie piszecie teksty? Teksty piszę ja, zespołu, w języku angielskim, tylko. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki bardzo uniwersalny język i jeżeli po prostu ktoś się interesuje metalem, no nie, to będzie wiedział, że ten język siedzi. Ale jesteśmy za tym, żeby robić jakieś covery polskich kapel, także będzie też po polsku. Wokalista Filip śpiewa po angielsku, dlatego że nie chcemy tylko uderzać na polską, na polski rynek, tylko też na zachód, a jednak wiadomo, że język angielski jest tym językiem, który posługuje się jakby większość świata i... Czy grywacie bądź mieliście jakąś trasę za granicą? Jeszcze nie. Chcemy najpierw skończyć nagrywanie płyty, właściwie już jest na ukończeniu. Płyta wyjdzie jakoś... Pierwsza płyta. Tak, to jest pierwszy nasz debiutancki album, nazywa się Going to Hell, Permission Granted. Jest bardzo piekielny, zresztą materiał słyszeliście teraz, więc możecie się domyślić, jak to będzie. Jak skończymy już cały materiał, płyta wyjdzie, mam nadzieję, że na tą jesień. I z tą płytą będziemy tą płytę promować właśnie trasę i szukamy trasy też poza granicą Polski. Czy we Wrocławiu jest dużo metalu, dużo zespołów? Wrocław chyba aż ocieka metalem, naprawdę. To jest tak bogate miasto. Mamy naprawdę silną, bardzo silną konkurencję w Wrocławiu, także jest czym walczyć. Nie nazwałbym tego konkurencją, po prostu w tym momencie to jest taka fajna, taka elita tych zespołów. Medialne słowo konkurencja. Nie chcę się z nikim kłócić przecież, nie? No, ale nie, ten... jest naprawdę Emblema, Klon, Head Up, Domestic Waste, Migra grają tutaj właściwie w poniedziałek późno, to są nasi dobrzy koledzy. Świetnie grają, też wydają za niedługo płytę, więc też ich oczywiście polecamy i oczywiście najbardziej nas. Czy któremuś z tych zespołów, które znacie z Wrocławia, udało się przebić gdzieś za granicę? Jeszcze niestety nie, ale no, na pewno będą starać się tak samo jak my, bo chłopaki mają parcie na granie. Normalne. Ja myślę, że Polska absolutnie nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o scenę metalu. Jeżeli chodzi o Skandynawię, ten black metal cały, to chodzi o te skandale wszystkie, które oni wywołali tam w latach... Skandale może i tak, ale... Na początku lat 90. Ale chodzi o zespół ABBA na przykład, to ze Szwecji. No, ale mi chodzi na przykład głównie o black metal. Skandynawia jest tego najbardziej słynie i oni, Norwegowie, sami się chlubią tym i normalnie promują te zespoły, te black metalowe, pomimo tego, że narobiły tam parę szkód, jakieś tam po nas kościoły. Ale tam jest też bardzo rozwinięta scena metalu i ja mam parę znajomych w Norwegii i wiem, że wszyscy ci ludzie na słowo behemoth będą wiedzieli, o czym mowa, a w Polsce niestety czasem ludzie powiedzą, co to. Myślę, że Polska po prostu musi chcieć się promować z tą muzyką, bo w tym jednak jest jakaś idea. Jesteśmy w tym dobrzy przede wszystkim i to jest trochę dziwne, że nie ma nas w mediach, tych takich zespołów młodych. Są bardzo dobre zespoły i to jest dziwne, że właśnie nie ma w mediach, nie jest to promowane, nie wiem dlaczego. Wiadomo, że po prostu są jakieś tam różne gatunki muzyczne słabsze i to może bardziej wchodzi ludziom, większości ludziom w ucho, ale tak samo ludzie potrzebują mocniejszej dawki muzyki, szczególnie, że teraz podejrzewam, że są takie klimaty w kraju, że ludzie są coraz bardziej zdenerwowani, więc myślimy, że damy im się wyżyć po prostu dzięki naszej muzyce. Po prostu mamy nadzieję, że pozytywna dawka złej energii jakoś tak po prostu ich rozładuje. Ja...
osobiście się jakoś tak nie wychylał z, nie wiem, nazywaniem metalu negatywną energią, po prostu ja bym bardzo... Pozytywna dawka złej energii. Pozytywna dawka złej energii, okej. Okay. Dobrze, przepraszam, ale uważam, że polski słuchacz powinien mieć więcej wyboru, jeżeli chodzi o muzykę i o muzykę. I nie powinno być wszystkiego na jedno kopyto. Naprawdę ludzie mają własny gust i powinni być karmieni w każdym... Ja wtrącę się, ja powiem tak. Zła energia, myślę, że to przesada. Piłki nożne. Znaczy ja to zła energia po prostu tak czy siak pozytywnym takim. Albo inne porównanie do sportu. Jedni grają w golfa, a drudzy w rugby. No, na przykład, na przykład. No i my uprawiamy takie rugby. Ja uważam, że naprawdę jeżeli po prostu ludzie by... zadali sobie więcej trudu, żeby poznać jakieś inne gatunki muzyczne, to metal wcale nie byłby taki obcy i taki wyalienowany, jaki jest. Czy na imprezach na przykład techno, czy jakichś rave'ach, to bardzo łatwo jest dostać mordę, a na takiej imprezie jeszcze się nie. Dokładnie. No właśnie, to jest zaskakujące. Chyba muzyka ma w sobie tyle energii, że... Nie ma sensu tam komuś mordę, właśnie o tym mówiłem. Ludzie po prostu powinni dać otworzyć się na metal i dać się po prostu przekonać do tej muzyki. Gram od 16 roku życia na perkusji i to było moim marzeniem, ale niestety nie miałem okazji w ogóle, nie miałem styczności z nikim, to by mnie uczył, więc wszystko to jest generalnie, szczególnie teraz w dobie internetu, oglądanie jakichś perkusistów i po prostu uczenie się z tego, ale na własną rękę, nigdy mnie jednak nikt nie uczył, co uważam czasami to jest błąd, bo jednak wyważałem drzwi, które dawno były otwarte, jak ktoś mi coś pokazać bezpośrednio, łatwiej się wtedy uczy, ale z drugiej strony po prostu się cieszę, że do wszystkiego, co umiem, doszedłem sam i cały czas to rozwijam. Rodzice powinni naprawdę dziecku dać szansę poznania gry na jakimś instrumencie, zamiast po prostu dawać mu pieniądze i żeby szedł gdzie szedł. Ja bym akurat swoje dziecko wychowywał w ten sposób. Powiedziałbym, wybierz sobie jakiś instrument, jeżeli by oczywiście interesowała muzyka albo sport, cokolwiek, ale nie dałbym mu wolnej ręki. Bardzo bym chciał go ukierunkować w jakiś nurt. I jeżeli byłaby to muzyka, to bardzo chciałbym, że mój syn, już moja córka, spędzała czas wolny na kształtowaniu swojej pasji, niż chodziła bez celu, jak większość dzieci teraz. Czyli praca kształtuje nas. Oczywiście, jak najbardziej. Szlachetnie. Starczy na nas spojrzeć, uśmiechnięci, szczęśliwi, spoceni, ale pełni energii. Jak moralistycznie się zrobiło teraz, jaki akcent. Pozytywny. Dokładnie, bardzo pozytywny. Jak my wszyscy tutaj. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć takim pozytywnym moralitetem usłyszanym od metalowców. Tak jest, dziękuję. Filip, The Six Pounder. Arthur Six Pounder i polecamy słuchać młodych zespołów, wspierać polską scenę metalową, muzyczną i naszą płytę Going to Hell Permission Granted, strona www.thesixpounder.com i tam wchodzić i słuchać, oglądać newsy, polecam. Czy druga płyta mogłaby się nazywać Going to Heaven, Permission Granted? Druga płyta już, prawdę mówiąc, się trochę szykuje, będzie cięższa, więc trudno będzie nazwać bardziej piekielnie drugą płytę. Próbuję. Dzięki.